jak funkcjonuje notbremse. Praktycznie każdy pasażer w wagonie może użyć tak zwanego notbremse. Czyli tak jak tutaj czytamy, Handgriff nur bei Gefahr ziehen. Czyli jak się coś wydarzy, jakieś niebezpieczeństwo, pasażer to zauważy, może w każdym momencie mocno pociągnąć tą rączkę i nastąpi nagłe hamowanie. Co się dzieje, jak ktoś obsłuży ten notbremse? Jak widzicie, ta rączka jest połączona tutaj taką stalową linką z tak zwaną klapą Ackermana. No i jeżeli to zabezpieczenie się, zobaczcie, ktoś tam pociągnie za ten notbremse, więc tutaj następuje otwarcie tej klapy. No i zobaczcie, Hauptluftleitung jest w tym momencie sprężone powietrze spowoduje, że ta klapka nam odskoczy i nastąpi tutaj, jak widzicie, Hauptluftleitung jest teraz otwarty i będzie Schnellbremsung komplett entluftet, czyli bardzo duży ubytek powietrza z przewodu głównego i nastąpi nagłe hamowanie. Natomiast gdybyście chcieli to zamknąć, załóżmy, pociąg się już zatrzymał, w przewodzie głównym już nie ma powietrza, założę sobie rękawiczkę, no to najnormalniej na świecie tą klapkę zamykacie. To zabezpieczenie trzeba, zobaczcie, tutaj pociągnąć do dołu. Teraz przeciągnąłem tą linkę i zaraz wam pokażę, ta rączka tego notbremse wróciła do pozycji zasadniczej. No zobaczcie, widzicie, zamknąłem tą klapkę Ackermana, zabezpieczyłem i ta rączka wróciła do pozycji zasadniczej. Jedyne co, no to trzeba byłoby jeszcze tą plombę, bo została naciągnięta, tą plombę też założyć nową. Jak ktoś pociągnie, następuje otwarcie klapy Ackermana, a jak ją później prawidłowo zamkniecie, zabezpieczycie, to ta rączka wróci z powrotem do pozycji wyjściowej. To już wam pokazywałem. No i teraz, o właśnie, tak się dzieje, jak ktoś zaciągnie notbremse, ta klapa się otwiera i następuje Schnellbremsung. Jak już całe powietrze zejdzie, wtedy bez problemu możecie to tutaj, żeby to ładnie nam naszło. Już teraz zabezpieczenie się. Teraz tylko pociągnąć do dołu. A, jest teraz zamknięte i zaregulowane. Możecie popełnić przewód i po próbie jechać dalej.